trenerze, wydarzyło się coś historycznego. Rekordzistki wygrały przy startowej 13 w meczu o punkty. No ostatnio tych historycznych momentów mamy kilka, bo Młodzieżowe Mistrzostwo Polski też obroniliśmy jako pierwsi w historii, więc powodów do radości jest bardzo dużo. Bardzo się cieszymy, bo też chcieliśmy to zrobić. Ja z tego miejsca obiecałem, że tak właśnie będzie. Fajnie, że to przyszło teraz. Był to naprawdę istotny mecz dla nas z tego względu, że Wierzbowianka miała tyle samo punktów co my. Tym samym mamy spokojną zimę, kończymy ją na czwartym miejscu, czyli taki plan minimum został wykonany. 7 goli to też plan minimum w dzisiejszym spotkaniu, bo sytuacji było multum. No, z samych stałych fragmentów stworzyliśmy z 15 sytuacji, bardzo dużo strzałów celnych. Tu trzeba pogratulować bramkarce z Wierzbna, bo mimo opuszczonych 7 bramek to naprawdę była najjaśniejszą postacią. Szkoda, bo mogliśmy na pewno dorobek bramkowy poprawić, natomiast jest to taka, myślę, minimalny wymiar kary. Drugie spotkanie w tym sezonie przy startowej 13 i po raz drugi biało-zielone wykreowały bramkarkę rywali na bohaterkę spotkania. No tak niestety się zdarza. Cały czas staramy się pilnować tego, żeby te sytuacje były. Natomiast jeszcze bardziej staramy się pilnować tego, żeby te sytuacje były wykorzystywane. Nad tym pracujemy. Często zdarza się tak, że te bramki nie chcą wpadać. Mam nadzieję, że już od następnej rundy troszkę szczęście będzie sprzyjać nam. Z nowym rokiem. Dokładnie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Kasiu, wróćmy jeszcze, jeśli pozwolisz, do ubiegłego tygodnia i do dwóch meczu reprezentacyjnego ze Słowenią. Jak się grało w biało-czerwonych barwach? No, w biało-czerwonych barwach to zawsze gra się z ogromną dumą, na pewno. Taki dla mnie to jest zaszczyt. W pierwszym meczu niestety doznałam kontuzji i zagrałam tylko pierwszą zmianę. W drugim natomiast grałam całość. No, ogólnie jestem zadowolona, bo dwa mecze wygrane, więc myślę, że już coraz bardziej zbliżamy się do eliminacji do Mistrzostw Europy, więc przygotowania trwają. A teraz o Ekstralidze i sobotnim starciu z Wierzbowianką. 7-1, ale przyznasz sama, że dorobek strzelecki mógł być okazalszy. No, oczywiście, że mógł. Ja nie do końca jestem zadowolona ze swojej gry. Natomiast drużyna zaprezentowała się dobrze, mimo tego, że mogło wpaść naprawdę dużo bramek. Cieszę się i tak, że pierwsze zwycięstwo na tej hali w Ekstralidze stało się faktem, więc jak najbardziej do przodu. Rokowanie na drugą rundę? Na drugą rundę? No mam nadzieję, że jeszcze tam kogoś ugryziemy i będzie lepsze miejsce niż czwarte.